Jest trochę śniegu, no. Od północnej wystawy. Mały kierzmar. No błony. Z nami, kotek. Nie potrzebujesz mnie. Skakuj do plecora. Jaka jamka? O! Ja myślę, że tutaj można się przebiwakować po prostu elegancko. Na mały kierzmarski szczyt pokonujemy takie przejście. Jest sucha skała, więc jakoś puszcza. Jak tam, Krzychu, spoko? Spoko, w miarę zapewne. Dobra. Ostatnie są świetne. Okej. O godzinie 10:47 dochodzimy na... Ja, bo Krzychu był to już pół godziny wcześniej. Jest 10:47? Tak. No, już późno, nie? No. Wiesz, zależy tak. Jak na te pory roku, to późno. Ktoś teraz wstają, zuczka. W każdym razie wlekliśmy się bardzo ze względu na mnie, bo... Nie mam siły i się nie wyspałem. Tylko. Nasze widły. Jedynkowe zejście z kierzmarskiego. Jeszcze w adidaskach. I prawie jak spinaczkowo, bardzo cienkie. No. Ładnym uskokiem tutaj opada ta grań. Godnym zjazdu. I to. Schodzimy nadal z kierzmarskiego. W kierunku wideł. Dobrze. Popatrz tam, gdzie masz krawątki. Powychylaj się trochę, trzymając jakąś klamę. Nie, tam jest na czym stawać generalnie, jest. W opisie topo tej ponoć ta grań ma jedynkę. No ja bym dał tutaj więcej. W moim odczuciu nie mam do czego doświadczenia, ale. Tak, fajnie by się zdecydowanie, no wiadomo. Lepiej by się tu wchodziło. Cóż zrobić? Jak fajnie też się schodzi. No, ciekawie. Kierzmarski został już za nami. Zeszliśmy na przełęcz. Krzychu, co to za przełęcz? Szczerbinkę. Na Szczerbinkę. Jakąś, dobra. Potem wkleję tekst. Tam przed nami jeden zespół. Obserwujemy, jak się poruszają po grani.
kombinujemy ze stanem. Ściśle ostrzem, kurwa, to jest to. Dobra, wybierz. Co? Dobra, teraz drugi wyciąg idę ja. To ja tę kostkę wyżej dam. Dobra. Dobra, no pierwsza piątka za nami, taki dosyć kąśliwy wyciąg, fajny. Tutaj kawałek wypłaszczenia. Ładny widok w dół na Dolinę Dziką. Tutaj na Dolinę, Boże. Dobra, damy potem podpis. Ładną. Ładną. Tam już chłopaki nas przedziwiły, Krzychu macha. O cholera! Jesteś? Wisisz? To ja chyba zawiążę tego blokera. O stary! Co to się dzieje? No. What? Nie! O Jezu! Ale zajebiście! Łopanie!
What? Jezu. Ej, nigdy tak nie zjeżdżałem. Ale kozak. Piękna lufa. Lufon, lufon. No, tam jest ładnie. Dobra. Mogę? Mam chorocznie, więc jestem spoko. Idziesz. Dobra, dzięki. Ale komuś friend wszedł głęboko. No ziomuś, to jest lepsze niż ostatnie. Okej. O, tu jest dobra klama. No, ten wyciąg był dobry. Dobra. Przywiązujemy. No, wchodzimy na wielki szczyt wideł. O kurde. To jest to miejsce, które oglądałem na nagraniach. To? Linę trzeba wybierać. Zara. Dobra, przejść na spokojnie. Okej. No, fajne miejsce. Tutaj lekka przewieszka. Dawaj, dawaj. I oto jest. Drewniana iglica na szczycie. Coś niesamowitego, Krzysztof. Piąteczka.
No, muszę się wpisać. Cudownie. Zjeżdżamy z wielkiego szczytu Wideł. Z powrotem na tutaj na grań. Ściemnia się. No, ściemnia się. Stwierdziliśmy, że robimy wycof, bo nie będziemy nocą tam dalej chodzić przez trudne miejsca. A się guzdrał chłopak. No jeden i drugi się guzdrał. W innych miejscach co prawda. Jeden zrobił na od razu. No. Więc generalnie i tak jesteśmy zadowoleni, bo oczywiście. Jeden z bardziej honornych szczytów Tatr. Rewelacja. No, nasz pierwszy raz tutaj na tej grani i jak na razie jest super, a w ogóle no widoki są niesamowite. Teraz, żeby się lina nie zakleszczyła gdzieś tam między skałami i żebyśmy zdążyli przed zmrokiem. Dobra, ściągamy i jedziemy dalej. Wycofaliśmy się z powrotem po grani na Kierzmarski Szczyt. Był pomysł wycofu na jedną ze stron, gdzieś do którejś z dolin. Natomiast z racji, że już było ciemno, że jest ciemno, nie chcieliśmy kombinować tak po omacku w nieznanym dla nas terenie, który no jest, nie ukrywajmy, dosyć niebezpieczny, sypki. I no lepiej huchać na zimne. Zejdziemy sobie z Kierzmara drogą, którą weszliśmy. Trochę to zajmie niestety, no, ale... Ta płytka, nie? Słucham? Jeszcze ta płyta do przejścia. No, gdzieś tam była taka płyta, ale może się uda z niej zjechać. Były takie fajne, stare haki. Piękne. No, takie, jakie lubimy najbardziej. No, generalnie... Coś cudownego te widoki. No, przepiękna sprawa.